Ja takie te momenty łapię, nie? Oglądacie, no ostatnio wrzuciłem moment, teraz trochę nie wrzucam. Zimno, cholera, zimno. Ale tak naprawdę idzie się do tej temperatury przyzwyczaić na Islandii, nie? Wychodzi się w koszulce. W ogóle tutaj jest taka zmiana, nie? Że jak przyjeżdżasz do Islandii, całkiem inaczej odczuwasz temperaturę na zewnątrz. Teraz jest około 0 stopni i cały czas chodzę w koszulce. Tak po polu i tego się nie czuję. Jak jest 10 stopni, to dzieciaki biegają w koszulkach, jakieś baseny wyciągają na zewnątrz. W ogóle pokażę wam filmik. Za chwilę zobaczycie, albo nie wiem czy za chwilę, ale zobaczycie na tym kanale filmik o opalaniu się bez słońca. No, Krystian odwalił taką akcję. Moi kochani, witam was serdecznie na kanale Dylematy. Nie było mnie jakiś czas, bo nie będę się wam tłumaczył, ale mnie nie było, sorry. Komu to przeszkadzało, a kto mu nie przeszkadzało, to i tak to nie ma znaczenia w sumie. Przyszedł Krystian nagrywać film, ale nie wiem co on chce nagrywać, bo Krystian. Chodź Krystian, będziesz patrzył w kamerę. A dzień dobry, widzowie, to u was. Powiedzcie, jak się czujecie, napiszcie w komentarzach. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie opalanie na słońcu w cieniu. Gazu. Dawaj, ale opalanie jest bardzo dobrą rzeczą. Ale jest tutaj fajnie, bo nie Ale napisz. Krystian, ty nie masz w ogóle słońca, jak się będziesz opalał? A sam nie wiem, bo tam to chmur. A gdzie jest? Tam nie jest. Na Islandii się ludzie nie opalają, bo tu nie ma słońca do opalania, jest zimno. Koty płacą, kurczę. Tutaj w Islandii jest opalanie. Fajne, fajne. Ja tutaj sobie robię jakiś piknik, prawda? No. W najbliższym czasie pojawi się trochę nowości na kanale, trochę zmieniam content, wiem, zmieniam bez przerwy content, ale teraz będzie content kulinarny, dietetyczny. A więc zapowiedź, przed wami kolejny program, mianowicie KetoWiki, taki zbitek, ketoza i smakołyki, czyli KetoWiki, czyli takie tłuste jakieś przekąski, które ja jadam. A drugi content, który planuję, to będzie kurwa, zapomniałem jaką nazwę Banany wymyśliłem, trzeba. ale chodzi ogólnie o dietę progresywną, dietomorfoza, tak to nazwałem. Krystian się tłucze talerzami i chuja będzie słychać w tym całym filmiku, kurwa, ogólnie w dupie to mam. Wracając do sprawy Krzysztofa G. Daję mu w dupę na tej Grenlandii na 100%. Nie wrzucił już trochę żadnego filmu. A jak się nazywa? A tutaj na Islandii śnieżyca, więc tam musi być jeszcze gorzej. W ogóle dzisiaj takie zaskoczenie. Rano była wiosna, znaczy nie, rano padał deszcz, wczoraj była wiosna, a dzisiaj już jest zima. To jest kurde właśnie aura islandzka, ale o tej aurze całej to już było tyle filmików, że masakra, no. Nie wiem, ale tutaj atrakcją, taką jedną z ważniejszych chyba jest pogoda, bo pogoda płata takie figle i tego, w ogóle te krajobrazy, jak na przykład ten wodospad. Wodospad w centrum Reykjaviku, nie? Takie rzeczy się zdarzają. Lecę dla was z centrum Reykjaviku, praktycznie z centrum, jesteśmy w okolicach Brekondu, ale to Reykjavik i jak widzicie, taki park tutaj jest, nie? Imponujący, że to jest w centrum, kurde, takich parków nie ma gdzieś tam w innych miastach. Taki wodospad z tyłu, nie? Tak wam pokażę. Taki wodospad, taka rzeka, las nawet trochę i taki rwący strumień w samym centrum miasta, widzicie, z tyłu bloku. Nie wiem, no jest mnóstwo miejsc. W ogóle jest taka góra z królikami. Byłem tam kiedyś, nagrałem filmik, ale to jest filmik prywatny i muszę iść nagrać inny, bo z tamtego filmiku nic się nie da w sumie odzyskać, co by mogło być publiczne i. No i tyle. I nie mam materiału z tego miejsca i nic wam nie puszczę. A tu nie ma króliczków w ogóle takich świątecznych, tylko jajka same. Same, cała półka jajek. Żadnych króliczków.
jest mnóstwo materiału z całkiem innych, fajnych miejsc, z takiego specyficznego osiedla, które jest na Islandii. Jestem chyba na najbardziej bajecznym i takim kolorowym osiedlu w Islandii. Ono jest nowe, się rozbudowywuje cały czas, ale robi niesamowite wrażenie. Sami zobaczcie. O, kolorowe domki, to jest ten islandzki styl. W ogóle widzicie, jakie tu jest budownictwo? Nie? I całe osiedle tak wygląda. Widzieliście, jakie piękne kroki. Takie kroki na święta. Na Boże Narodzenie. To w Polsce ciężko takie zdybać. Takie piękne świrki. I to w centrum miasta.